Dziękuję bardzo. Ja się trochę wyłamałem ze schematu fali. Jak 2 lata temu byliśmy na Stanford z grupą 40,75, to robiliśmy trochę ćwiczeń i analiz, nie tylko w jacuzzi ćwiczeń, analiz i prezentacji na temat takiego startupu Onka R&D. I kiedy reszta siedziała w jacuzzi, to ja potem po nocach negocjowałem pierwszą umowę inwestycyjną z aniołami biznesu. Spółka powstała, żeby poszukiwać nowych leków na niezaspokojone potrzeby medyczne, takie jak na przykład nowotwory, glejaki, gdzie przeżywalność pacjentów jest ciągle poniżej 15 miesięcy, gdzie choroby nowotworowe są ciągle głównym powodem śmierci na świecie i liczba przypadków rośnie, czy na choroby o podłożu zapalnym, takim jak na przykład astma, która jest z kolei jedną z najbardziej powszechnych chorób na świecie, gdzie ponad 300 milionów osób choruje na tą chorobę i pomimo tego, że istnieją terapie głównie bazujące na podłożu sterydowym, to ta grupa pacjentów rozwija tak zwaną astmę sterydooporną, która potrzebuje innych terapii i szczególnie efekty uboczne terapii sterydowych są dotkliwe. Dzieci wiążą się z problemami rozwojowymi, zmianami hormonalnymi, depresją i innymi efektami ubocznymi. Czyli misją firmy jest rozwiązanie jednej z takich niezaspokojonych potrzeb medycznych poprzez wspólnie z firmą farmaceutyczną dostarczenie na leku bezpiecznego, na rynek bezpiecznego leku. W ciągu tych ostatnich 2 lat dużo się działo z Onka R&D. Po tej pierwszej rundzie, która się udała, zebraliśmy kolejną w styczniu tego roku. W sumie udało nam się zgromadzić ponad 90 milionów środków na badania i rozwój, z czego 20% to są środki inwestorów prywatnych. Udało się zgłosić 8 patentów, 2 już zostały przyznane w Stanach, tam to idzie najszybciej. I usiłujemy rozwijać te nowe leki, kandydatów na leki do fazy pierwszej albo połowy drugiej fazy badań klinicznych. Też w październiku tego roku ogłosiliśmy tak zwanego kandydata klinicznego w terapii astmy, czyli ten jeden związek, jedną cząsteczkę, która miejmy nadzieję za niewiele ponad rok wejdzie do kliniki. Ten wykres pokazuje dość dynamiczny rozwój firmy, który szczerze mówiąc momentami mnie trochę przerasta. Znaczy 2 lata temu mieliśmy 3 pracowników, teraz mamy około 50 osób w 3 różnych miejscach, chemików, biologów. Zatrudniamy też dużo osób po doktoratach, też powracających ze Stanów, z różnych uczelni. Udaje nam się rekrutować pracowników badawczych zarówno w biologii, jak i w chemii. Firma była założona przez dość unikalny, doświadczony zespół. Na szczególną uwagę zasługują Staszek Pikul i Adam Gołębiowski, którzy spędzili około 20-25 lat w Stanach, pracując w różnych firmach farmaceutycznych, biotekach mniejszych i większych. Zdecydowali się na własną przygodę, zakładając firmę. Też Jakub Gołąb, jeden z wybitnych immunologów, badaczy w biologii, na pewno czołówka w tej części Europy. Nasz model opiera się na bardzo aktywnej współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce, na przykład na kampusie Ochota. W zasadzie pracujemy w różnych obszarach z wszystkimi instytutami panowskimi, Międzynarodowym Instytutem Warszawskim, Uniwersytetem Medycznym czy Uniwersytetem Warszawskim, ale ponieważ leki czy technologie, które rozwijamy, mają zasięg globalny, to mamy też współpracę z wiodącymi ośrodkami na świecie, Oxford, VIP Belgii, szereg miejsc w Stanach, Brown, Penn University, Cedars-Sinai Medical Center w Stanach. I każde z tych miejsc dostarcza nam tak jakby wiedzy, nadaje kierunki w poszukiwaniu tych leków. Wszystkie osoby tu pokazane wśród naszych konsultantów i doradców po stronie naukowej to są indeksy Hirsza 50 do 80,
po stronie przemysłu to jest kilkanaście lat w firmie farmaceutycznej GlaxoSmithKline na przykład, tak jak Douglas Hay, zajmujący się dokładnie tym, co próbujemy zrobić czy leczyć, czyli chorobami układu oddechowego. Model komercjalizacji tutaj przy tej skali przedsięwzięcia wymaga współpracy z firmą farmaceutyczną. Okno komercjalizacji zależnie od wskazań zaczyna się albo od późnych badań przedklinicznych, kiedy pokazujemy, że lek działa w modelach zwierzęcych i jest bezpieczny, a kończy ze względu na zdolności finansowe w drugiej fazie badań klinicznych, kiedy pokazujemy, że jest efekt terapeutyczny u człowieka. Oczywiście im dalej, tym lepsze warunki, wyższa cena i większe prawdopodobieństwo takiej transakcji. Do tej pory kontaktowaliśmy się z wieloma firmami farmaceutycznymi, a tak naprawdę po tym, jak ogłosiliśmy o wyborze kandydata klinicznego, to niektóre przychodzą do nas, tak jak na przykład Merck czy Sanofi Aventis. Z Sanofi dalej prowadzimy rozmowy, być może do czegoś to w niedługim czasie doprowadzi. Pytanie jest, co jest unikalne, jakie są przewagi konkurencyjne i dlaczego robić spółkę biotechową w Polsce, która no nie jest siedliskiem na razie Genentechów czy Amgenów czy innych globalnych biotechnologicznych firm. Po pierwsze, programy, które rozwijamy, są odkryciami na światowym poziomie, czyli to są programy tak zwane pierwsze w swojej klasie. Oczywiście wiąże się to z olbrzymim ryzykiem niepowodzenia, ale z drugiej strony wiąże się to z potencjałem rynkowym liczonym w miliardach dolarów rocznie. Mamy bardzo dobry, doświadczony zespół z wieloma sukcesami. Powiedziałbym, że porównywalny do najlepszych 10% firm biotechnologicznych w Stanach czy na zachodzie Europy. Natomiast mamy 7 strzałów na bramkę, a oni jeden, bo my jesteśmy w stanie doprowadzić lek do drugiej fazy badań klinicznych za 1/7 ceny. To się wiąże z dużo niższym kosztem wykwalifikowanej kadry badawczej i menedżerskiej też w porównaniu ze Stanami. Dużą dostępnością środków publicznych i szczerze mówiąc trochę mniejszą konkurencją na rynku inwestorów prywatnych, to znaczy z dobrym pomysłem, dobrym zespołem nie jest trudno znaleźć w Polsce środki. No więc mamy porównywalny zespół, gramy tą samą piłkę, mamy 7 razy więcej strzałów, wydaje mi się, że powinno nam się udać. Następne kamienie milowe to jest wprowadzenie pierwszego kandydata na lek do badań klinicznych, czyli badań na ludziach. To będzie jedno z pierwszych takich dokonań w Polsce, jeśli nam się uda. No i oczywiście docelowo jest to sprzedaż lub umowa partnerska z dużą firmą farmaceutyczną. I w tym przypadku dla leku, który jest właśnie tym pierwszym w swojej klasie, to będzie pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Liczymy na to, że uda nam się to zrobić w przeciągu 3 do 4 lat. Także dziękuję bardzo za uwagę. I cały czas rekrutujemy biologów z doktoratami i chemików, niekoniecznie z doktoratami.